Widoczne już z daleka pamięta ponad tysiącletnią historię. Opactwo w Pannonholmie zostało wzniesione na wysokim wzgórzu, na styku Bakoni i Kullersfeld. W tych imponujących murach dzisiaj znów żyją benedyktyni, dla których klasztor został powołany w 996 roku przez wielkiego księcia Gejza, ojca króla Stefana. Budynki strzegą przesłania różnych epok. Dolny kościół w stylu romańskim oraz kościół w stylu gotyckim zostały uzupełnione przez kolejne wieki fragmentami budynków w stylu barokowym i klasycystycznym. W dolnym kościele, zgodnie z wolą zmarłego, umieszczono urnę z sercem Ottona Habsburga. Potomek austriackich rodzin cesarskich i królewskich w sposób szczególny był przywiązany do tego miejsca. Jako uczeń benedyktynów właśnie tutaj pobierał nauki języka węgierskiego. Specjalny kamień w bazylice upamiętnia również wizytę papieża Jana Pawła II z okazji tysiąclecia powstania opactwa w Pannonhalmie. Prawdziwego piękna zgromadzonym tutaj pamiątkowym przedmiotom dodaje fakt, że bractwo zakonne benedyktynów do dziś używa ich zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego klasztor udostępnia zwiedzającym również takie miejsca, do których wstęp mają tylko bracia zakonni. Żyje nas tutaj około 40 osób, wszyscy razem, młodzi i starzy. Tworzymy zróżnicowaną wiekiem grupę. Wielką radością jest dla nas fakt, że od czasu zmian systemowych po raz pierwszy mamy więcej wstępujących do zakonu niż odchodzących, umierających, więc jest nas teraz więcej niż w ubiegłym roku. Myślę, że żyjemy po benedyktyńsku. Święty Benedykt w świecie, który przyniósł upadek cesarstwa rzymskiego i chaos, wprowadził porządek. Stworzył ten zakon, gdzie było miejsce na wszystko, na modlitwę, na pracę i wypoczynek. Dzisiaj w tym klasztorze żyjemy w podobny sposób, pracując w ogrodzie, w szkole, na plebanii. Nasze życie codziennie ma pewne ramy. Pannonhalma jest najstarszym obiektem sakralnym na Węgrzech i kontynuacją benedyktyńskiej tradycji. Centralnym punktem klasztoru jest korytarz otaczający czworoboczne podwórko. Został przebudowany w czasach króla Macieja Korwina, o czym świadczy napis wyryty w kamieniu w roku 1486. Stworzony kilka lat temu nowy ogród z ziołami można zwiedzać przy okazji wizyty w klasztorze. Tradycje uprawy roślin leczniczych są tak stare jak tradycje zakonników benedyktyńskich. Pierwszy pisany dokument pochodzi z XIII wieku i to dowód, że w tym czasie działała tu lecznica, instytucja będąca odpowiednikiem dzisiejszego szpitala, gdzie wykorzystywano rośliny lecznicze. Mamy tutaj destylator do lawendy, w którym destylujemy nie tylko lawendę, ale również inne rośliny lecznicze. Jest to proces hydrodestylacji, w wyniku którego otrzymujemy soki i oleje z danej rośliny. No i tak powstają nasze wyroby. Pod znaczną częścią budynku rozciąga się długa na blisko 500 metrów piwnica, która traktowana jest jak zabytek. To przepiękna budowla, którą wyremontowaliśmy w całości. Kiedyś była całkowicie zaniedbana. Święty Benedykt nadał tak wielką rolę czytaniu w życiu klasztoru, że pracowici zakonnicy zachowali dla nas nie tylko literaturę z pierwszych wieków chrześcijaństwa, ale również dzieła Greków i Cesarstwa Rzymskiego. Obecnie w swoich zbiorach opactwo przechowuje ponad 400 tysięcy ksiąg.
Klasztor chętnie przyjmuje też pielgrzymów, którzy pragną ciszy, a także tych turystów, którzy patrząc w zwierciadło przeszłości, chcieliby lepiej zrozumieć teraźniejszość. Ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, zawsze szukają tutaj tego spokoju, tego bezpieczeństwa, równowagi.